So I would love to start this presentation by a deep breath in. Głębokim wdechem i wydechem. Powtórzcie to ze mną trzy razy. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Kiedy mój dzień jako dyrektora designu robi się zbyt intensywny, lubię zrobić krok w tył, siadam i medytuję 3 minuty. I to naprawdę działa świetnie, czyni cuda, uspokaja mnie, osadza w obecnym życiu. Wszyscy moglibyśmy na poziomie kreacyjnym wykorzystać podobną technikę, żebyśmy nie ześwirowali na przestrzeni lat i żeby uniknąć tego, czego boimy się wszyscy najbardziej, czyli wypalenia. Chcę teraz poświęcić moment wyjęty z prowadzenia warsztatów czy pisania skryptów po to, żeby oddać się refleksji na temat produktów i jaką wartość mają one w naszym życiu. 15 minut pomiędzy case studies i zróbmy trochę mniej produktywną czynność. Dokonajmy refleksji na temat przyszłości. Będą pytania o przyszłości. Po każdym pytaniu zrobię pauzę i poproszę, żebyście wzięli wdech, wydech i odpowiedzieli na to pytanie we własnej głowie. Możecie też odpowiedzieć na głos, ale nie jest to konieczne. Ze względu na mój background w badaniach nad interakcją człowiek-komputer, odnoszę wszystkie refleksje do naszych relacji z technologią. Szczególnie teraz, jako projektanci, uważamy ten temat za szczególnie ważny, kiedy mówimy o przyszłości. W Polsce mamy kilku wspaniałych trendforecasterów. Natalia Hatalska opracowuje coroczną mapę trendów i możemy spojrzeć i zobaczyć, że jednym z najbardziej aktywnych megatrendów jest społeczeństwo niespójności. Coraz większa technologizacja, algorytmizacja naszego życia rozprasza nas i zmienia świat, który znamy. Trendy, które tu się pojawiają, to robotyzacja życia. Roboty włączane są w różne obszary naszego życia społecznego. Coraz bardziej powoduje to techlash, czyli czynny opór przeciwko technologii. Nie chcemy jej dopuszczać do swojego życia w tak dużym zakresie. Ludzie tracą poczucie wolności i samokontroli, ponieważ decyzje i wybory, których dokonują, oparte są o algorytmy, których tak naprawdę nawet nie rozumieją. Wydaje mi się jasne, że nasze społeczeństwo jest niespójne, ponieważ nie żyjemy już w sieciach społecznych. Żyjemy w złożonym systemie socjotechnicznym, gdzie technologia jest nieoddzielną częścią naszego hobby, naszej pracy, naszych związków. To maluje przed nami tak ponure wizje przyszłości, że zaczęłam się zastanawiać, jaką rolę projektanci mają w systemie socjotechnicznym przyszłości. Produkty, na którymi pracujemy, czy one wzmacniają, czy obniżają siłę naszego społeczeństwa. Kiedy myślę o swojej roli jako projektanta, myślę o terminie, który usłyszałam niedawno, a utworzonym przez Ovile Mackaylerosz, cyberdula. To jest wspaniały termin. Cyberdula to osoba, która pomaga ludziom rozwinąć pozytywną relację z technologią. Chciałabym aspirować do tego tytułu w przyszłości, bo to jest mój osobisty cel, jeśli chodzi o bycie projektantem. Chcę pomóc ludziom, żeby redefiniowali swoje związki z technologią.
Ale ustalenie takiego związku wymaga czasu. Związki zmieniają się również z czasem. Jako projektanci, jeżeli chcemy pomóc ludziom stworzyć i rozwinąć pozytywne związki z technologią, to czy nie powinniśmy projektować produktów, które będą się zmieniać w czasie? Czy na przykład asystenci głosowi nie powinni mieć specjalnego trybu Discovery, który powoli uczy się potrzeb i zachowań użytkownika? Czy aplikacje nie powinny mieć funkcji uczenia się, aby funkcje i dashboardy były dostosowywane stopniowo do użytkownika? Czy nie powinny zmieniać się funkcje, kiedy zmieniają się nasze potrzeby i oczekiwania? Innymi słowy, czy mamy projektować interfejsy, które zmieniają się z czasem, powoli budując zaufanie i zrozumienie? Czy produkty, nad którymi teraz pracujecie, zmieniłyby się z czasem razem z użytkownikami? Powolne budowanie zaufania i zrozumienia jest szczególnie ważne, jeżeli pomyślimy o automatyzacji działań i zadań. Niezrozumiałe dla nas modele uczenia maszynowego. Coraz bardziej polegamy na inteligentnych urządzeniach, które wypełniają nasze codzienne życie. Często uczą się z naszych codziennych interakcji. Również z tych najbardziej prywatnych przestrzeni, czyli z naszych domów. W domu użytkownicy tworzą bezpośrednie relacje z tymi produktami, a one pracują na wcześniej predefiniowanych funkcjach. Tworzą jakiś framework, w którym właściciel domu staje się tak naprawdę pasywnym użytkownikiem. Oszczędza to czas, ułatwia życie, ale nie są one otwarte. Mają wcześniej predefiniowane funkcje, które odpowiadają odpowiednim warunkom. Dają one użytkownikom binarne wybory, tak, nie. Nasza sprawczość we własnym domu jest warunkowa. My jako projektanci, biznesmeni, prawnicy, po prostu użytkownicy. I tutaj mamy dylemat. Jak użytkownicy mogą pozostać w pozycji kontroli, kiedy rezygnują z bezpośredniej kontroli manualnej i tylko działają w zakresie ograniczonego zrozumienia technologii? Tutaj odpowiedzi będzie wiele. Kiedy ja o tym mówię i myślę, nawiguję do konceptu negocjowania sprawczości. Pozwala mi to projektować bardziej demokratyczne i inkluzywne rozwiązania. Takie interakcje, gdzie występuje dialog z produktem, z którego korzystamy i jest u nas w domu. Można dyskutować dynamikę siły pomiędzy nimi a produktami. Pytam pytania jak, dlaczego, jak i co. To są główne interakcje, na których możemy się skupić, zastanawiając się nad sprawczością produktu, który projektujemy. Na przykład tymczasowa zgoda. Kiedyś była tylko jedna opcja. Wciśnij tak, zgadzam się pod warunkami użytkowania. Czy pod dostępem Instagramu do twojej lokalizacji. Można się zgodzić na politykę cookies, ale na co dzień wiemy, że zgoda to jest trochę bardziej podstępna bestia. Niektórzy z was może znają ten film na YouTubie, Tea and Consent, herbata i zgoda. Jest to przykład dla tych, którzy nie znają tego filmu. Tutaj mamy filiżankę herbaty, ktoś nam ją proponuje, ktoś mówi jasne, super, napiłbym się herbaty. Ale jeżeli nie są pewni albo zmienili zdanie do czasu, zanim ta herbata zostanie zaparzona, to nie zmuszczajcie ich do wypicia. Jeżeli powiedzieli tak raz,
nie bierzcie za pewnik, że tak odpowiedzą za każdym razem. Nie pojawiajcie się u nich w domu i nie pojcie ich na siłę herbatą. To jest oczywiście prawda w kontekście sekru i tak samo jeśli chodzi o prywatność danych. Zgoda jest wszystkim. Czyli jak możemy przeprojektować zgodę? Jednym ze sposobów to wzięcie pod uwagę aspektów kontekstowych i czasowych w stosunku do zgody. Pytanie, czy zgadzamy się na dzień, tydzień czy miesiąc i dajemy taką decyzję do podjęcia użytkownikowi. Czy termostat może być ustawiony tak, żeby temperatura w domu była na tym poziomie tylko do końca zimy? Czy na przykład ktoś ma mieć dostęp do naszej lokalizacji przez dzień, ale niekoniecznie już w nocy? To się wydaje trochę takie nierealistyczne albo drogie w stworzeniu, ale tak naprawdę już pewne kroki zostały podjęte w tym kierunku. Doświadczamy wprowadzania opcji tylko tym razem albo zmiany z wyrażania zgody na każdy aspekt na początku do kontekstowych pytań na każde kolejne i odpowiedzi na każde pytanie osobno w danym momencie. Tylko w stosunku do następnego kroku, który chcemy wykonać. Kolejna interakcja, którą powinniśmy wziąć pod uwagę w relacji z produktami Smart, to przekazanie kontroli. Popatrzmy na ten cytat. A to było badanie na temat użyteczności termostatu. Problem polega na tym, że termostat działa zbyt kontrolująco, nie adaptuje się do naszych potrzeb na bieżąco. Była u nas znajoma, która była w ciąży, nie lubiła upału, więc skręciliśmy termostat, ale w tej chwili okazało się, że on adaptuje się do tej temperatury każdego dnia, opiera się na pewnych założeniach, a nie da się go wyszkolić, żeby oparł się na innych założeniach. Tak jakbyśmy stracili nad nim kontrolę. Jest tam schemat zegarowy, ale my nie żyjemy według zegarka. Nasze urządzenia uczą się i ciągle zbierają dane. Musimy znaleźć sposób, aby można było wprowadzić wyjątki od rutyny. Algorytmy są tak samo niedoskonałe jak osoby, które je tworzą. I również zbierając dane będą się uczyć braku obiektywności. Jak możemy wspomóc ten moment przekazania kontroli przez nasz design? Żeby czuć się swobodnie, użytkownicy potrzebują prostej interakcji, przekazania kontroli. Nie mogą być to ustawienia, które są ukryte, ale bezpośrednio widoczne. Od razu musi być wiadomo, czy dane urządzenie działa w trybie auto, czy manualnym. Musimy zmienić trochę sposób myślenia, jak myślimy o samojezdnych samochodach. Od żadnej automatyki do pełnej automatyzacji. Im bardziej inteligentne jest urządzenie, im głębiej i bardziej pogłębia się nasza relacja, tym ważniejsza jest interakcja estetyczna. To pozwala użytkownikom zrozumieć, w jaki sposób działają te urządzenia. Możemy tu mówić o asystentach głosu. Jest to z jednej strony przełom, a z drugiej strony upadek tego obszaru. Odkąd ci asystenci głosowi się pojawili i stali się popularni, dyskutujemy o personach, dyskutujemy o tym, skąd te głosy pochodzą.
Na pewno zaczynacie sobie wyobrażać konkretną osobę za tym głosem. A może tworzycie jakąś listę, moodboard. I wchodzicie w bardzo duże szczegóły tego, co chcecie dla siebie zaprojektować. Bardzo często jest to płytkie podejście i ma wpływ tylko na język, z którego korzysta asystent głosowy. Spójrzmy na wczesnego Pac-Mana jako przykład. Wczesny Pac-Man, były tam cztery duchy i każdy ma określoną naturę. Jeden cię goni, drugi zasadza się na ciebie, jeden po prostu łazi, a czwarty jest nieprzewidywalny. Wyglądają podobnie, ale natura ich objawia się w interakcjach. Wynikiem algorytmu, który za każdym razem działa, kiedy duch napotyka na ścianę. Podobne rzeczy dzieją się dla asystentów głosowych. Akcja Google, która miauczy po każdym zdaniu, może wydawać się jak kotek, ale tak naprawdę to nie jest zwierzątko. Nie pomaga zbudować modelu mentalnego, jak działa ten asystent i czego możemy się spodziewać. Aby pomóc ludziom, żeby zbudować takie mentalne modele, musimy połączyć ze sobą aspekt wizualny albo audio, estetykę, interakcji. Jeżeli te dwie rzeczy są połączone, mamy asystenta, który jest zaprojektowany w przyjazny sposób, nie będą mówić do ciebie, mój drogi, ale podają informacje w taki sposób, jak zrobiłby to przyjaciel. Czyli naprawdę zarekomenduje restauracje, które są zdrowe, dobre dla ciebie, ale takie, które naprawdę ci się spodobają. Z drugiej strony, jeżeli chcemy jakiś zabawny mod asystenta, będzie do was mówił w inny sposób. Nie jest to nowy pomysł. Wydaje się może intuicyjne. Pochodzi z badań interakcji 20 lat temu przeprowadzonych przez Petersena, Iversen i Kroch. Ale ma niesamowity potencjał dla przyszłości i dla podnoszenia możliwości produktów smart. W jaki sposób ludzie tworzą sobie te relacje? Szukam stylu interakcji i moja lista jest trochę dłuższa. Czy to ma być narzędzie, zabawka, partner do dialogu, przewodnik, przyjaciel, zwierzątko, jakieś medium, jakiś system, rzecz, czy może ma być podobny do człowieka? Próbuję znaleźć metaforę dla interakcji człowiek-maszyna. A co z wami? Jaki jest styl interakcji produktu, nad którym teraz pracujecie? Czy jego estetyka wizualna albo audio połączona jest z estetyką interakcji? Najbardziej powszechna odpowiedź na to pytanie, szczególnie jeżeli zapytamy interesariuszy biznesowych, to przyjaciel. Nasz produkt ma być najlepszym przyjacielem każdego studenta, każdego drivera Uber. I już chyba widzicie problem, ale omówmy to. Czy macie jakiegoś przyjaciela? Tak? Nie? Większość z was, mam nadzieję, tak. Ilu macie najlepszych przyjaciół? Czy ktokolwiek z nas ma więcej niż 10? Prawdopodobnie jest to niemożliwe. Trudno jest utrzymać tak bliskie relacje z tak dużą ilością osób. Niektóre z naszych relacji są gdzieś w tle i to jest w porządku. I to nie znaczy, że są mniej wartościowe. Ale to samo odnosi się do naszych urządzeń. U nas w domach i nasze telefony
coraz bardziej wypełniają się produktami smart, musimy zapamiętać, że niektóre z nich już projektowane są, aby działać w tle. To pytanie jest ostatnie, ale chyba stanowi największe wyzwanie. Jak możemy zaprojektować relacje, które nie będą działać przez cały czas, powoli gdzieś znikną w tle? To może być najważniejsze pytanie w refleksji o przyszłości wszystkich urządzeń smart. Tyle ode mnie. Było to kilka nieproduktywnych minut refleksji na temat designu. Podejdźcie do mnie, jeśli chcecie porozmawiać o przyszłości urządzeń smart. Chętnie porozmawiam z Wami na ten temat. Nie gryzę. Życzę miłego dnia.